Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. Na kilkukrotne prośby łowców mamutów. Dziadku Pawle, pokaż swoje strugi. Dziadku Pawle, drugi zawodnik. Dziadku Pawle, pokaż strugi, ale pokaż jak zrobić strug. Okej, macie tutaj ujęcie. Zaczniemy od tego rysunku. Proszę ja was. Pewna pani, mama, znaczy teściowa mojego kumpla. Panie Pawle, pan robi takie rzeźby różne, to bo ja mam taki problem. Jeździłem po Warszawie, po Krakowie, do stolarzy, do, nawet do PKZ-ów i chciałem, żeby mi zrobiono takie właśnie, to jest przekrój przez ramę, prawda? Przekroje zaznaczę się zazwyczaj, jak to się nazywa, już zapomniałem, kurczę. Szrafowanie, o. Że to jest przekrój. I po prostu żaden ze stolarzy nie miał takiego frezu. To jest ta najmniejsza rama. Większe były prawie dwa razy większe te ramy. I on mówię, a proszę narysować mi taki przekrój przez tą ramę, jak to wygląda. Pani narysowała. To jest sima, czyli kształt od prapra starożytnej Grecji aż do teraz. Jest stosowany, kurczę, jak wszędzie gdzieś przyjeżdżam, mam skrzywienie zawodowe, że łażę i obczajam drzwi, profile w drzwiach, szukając różnego typu frezów, ręcznych strugów i tak dalej, i tak dalej. Co posłużyło mi do... Ja mówię, ja to pani zrobię. No wiedziałem, że żaden stolarz tego nie zrobi, bo to musiałby zamówić w fabryce za ciężkie pieniądze taki właśnie frez. Natomiast ja, mając kilka frezów, strugów, ręcznych frezów, mogę zrobić taki z palcem w nosie taki profil. To, co tutaj widzicie, to jest listewka. Oczywiście ją można by było zrobić, wiecie, rozumicie, że tu jest, prawda, rama sięga dotąd. Ja w to tutaj też wyżłabiam. Ale po jaką cholerę się męczyć? Cięższa rama i tak dalej, grubszy materiał. Kiedy można po prostu tutaj malutką listeweczkę taką... I tu, żeby obraz, rama obrazu wchodzi tutaj. Tu jest płótno obrazu, prawda? Znowu trzeba podszrafować. Więc... Zgłupiejecie, jeżeli nie pokażę wam narzędzia, którymi to zrobiłem. Oto jedno z nich. Zwykły strug równiak, zdzierak, który po prostu wyjąłem ostrze i zaobliłem na heblarce. Zaobliłem, nawet nie czyściłem, widać jeszcze takie nierówności. Tu, gdzie jest wyślizgane, to widać, że to był używany. Nie wiem, czy to kamera widzi. Fatalne światło mamy, bo jest jakaś front burzowy, deszczowy. Wreszcie cała Polska tonie w wodzie. U nas jest taka susza, że umierają mi drzewka moje. No i teraz zobaczcie, tu drugi. Tu już jest gładzik, prawda? Też wyjąłem ostrze, zaobliłem, bo to jest, zwróćcie uwagę, te dwa profile są. Ten jest, ma większy promień, ten mniejszy. No i teraz zobaczcie. Przyłożę ten do... Zobaczcie, widzicie? To zrobiłem na oko, ale można zobaczyć, że prawie pasuje. Można ten przyłożyć, o. Też. I, a czym zrobiłem ten wierzch? Zwykłym strugiem. Akurat tego nie mam. To jest zdzierak. Czyli zwykłym, prostym strugiem oraz tym stróżkiem, który sam zrobiłem. To już jest moja ręczna praca. Jak go zrobiłem? Bardzo może wyjmiemy. O, widzę, ruda robi swoje i się panoszy. To zrobiłem, słuchajcie,
ze stali, z noża do heblarki. Grubość prawie 3 mm. Widać cięcie fleksem. Strasznie nie lubię nazwy gumówka. Jaka kuźwa gumówka? Flex. Też no takie obcobrzmiące, prawda? Tak. Czyli na szerokość tego kawałka drewienka. To jest grab. O kurczę, jakiś grab, który drewno musi być wysuszone. Zwróćcie uwagę, że nie ma żadnej krzywizny. Jest to po prostu no, ustabilizowane drewno. I teraz ćwiczy się charakter. Bierze się wąskie dłutko, proste, i nagina się tą dziurkę. Tu, tu też, tu. Żeby kąt tej bajki był mniej więcej 45 stopni. To jest mniej więcej 45 stopni, to jest trochę mniej. 42. Prawda? Widać. A, to jest kąt. Tutaj trzeba zrobić otworek piłką ręczną. Czasem można zrobić po prostu otwór okrągły. Tak jak tutaj w tym ukraińskiej produkcji. Widzicie, Fresto robił otwór, tu się jakoś tam kończył, prawda? I z tyłu jest też otwór okrągły, z tym, że ten frez musiał być koniczny, prawda? I znowu trzeba zrobić dołek na ostrze, który jest idealny, musi być ta krawędź, musi być idealnie prosta. Robi się to w ten sposób, że oczywiście ręcznie jak robisz, no to nie zrobisz nigdy równego. O, zobaczcie, o, tu widać dokładnie. Te rdzewne kawałki i tu widać, i tu na środku, że to ostrze trzymało się na tych miejscach. Na tych trzech miejscach. Tu, tu i na środeczku. Natomiast tutaj widać, dokładnie widać, że trzymało się w tym miejscu i w tamtym. Ja robiłem to tak, że ołówkiem 6B albo stolarskim, bo jest też ciesielski ołówek, nacierałem, wkładałem i przesuwając zaznaczało mi to występy, górki na... Brałem dłutko, już ręcznie ścinałem pod, jak się patrzy pod, nie wiem czy to kamera złapie, chodzi o płaszczyznę tego pokazanie. No. Na tym polega cały widz, jak to mówią. Widz przez C. Czyli, no i oczywiście zaostrzony, prawda? Tutaj też można zaostrzyć, czyli spowodować, że ta nie będzie, ta krawędź nie będzie prostopadła do tej płaszczyzny, tylko będzie trochę skośna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli robimy to też jest grab, puk, puk. Oczywiście trzeba ustawić sobie ostrze, patrząc wzdłuż tego, jeżeli ostrze, ciemniejszą taką kreską widać ostrze, prawda? I można sobie dowolnie ustawić. To jest sztuka, której nauczył mnie pan Mietek w Bondyżu. Jak ustawić. O, widzicie, że widać już ostrze. Jest to ciemniejsza taka kreseczka. I teraz blokujemy panią koleżankę, kurczę. O, i widać, że no można jeszcze to obniżyć, bo to jest troszeczkę za dużo. Ale tym hebelkiem robiłem to wszystko tutaj, tą obłość. Prawda? Raz koło razu, raz koło razu, raz koło razu. Później jak się wkurzyłem trochę, bo to trzeba, wyobraźcie sobie, ile materiału trzeba zdjąć. Tyle. To jest odpad. Poszedłem na skróty i zaznaczałem sobie tu punkt, tutaj punkt. I jechałem to na heblarce, która tam za mną, za nami stoi.
I później robiłem tylko to. I to. Więc tak, proszę Państwa, można wykonać sobie bardzo prosty strug, którym można zrobić bardzo wiele, bo jeżeli strugasz strugasz tą płaszczyzną, czyli tą, prawda, spodem, to możesz również, mając ostrze boczne, możesz strugać jednocześnie tę boczną stronę, tę płaszczyznę. To jest hebelek, widzicie ten kąt, no akurat tutaj, o, tutaj dokładnie widać, kąt między tą płaszczyzną a tą. To jest 75 stopni. Służy do zrobienia razem z tym strugiem, który sam też zrobiłem, trochę jest niewdzięczny te ostrze, bo też zrobione jest po prostu z noża od heblarki, czyli trochę za cienki jest, bo jeżeli masz go wysuniętym, to on po prostu się wygina delikatnie, minimalnie i to strasznie trudno nim pracować. Co się robi tym ostrzem? Robi się wrąb, w który wchodzi listewka zrobiona tym strugiem. Jeżeli zrobisz to już, w poprzednim filmie to pokazywałem, jak to się robi, i ten strug był również pokazany. Czyli te dwa strugi robią po prostu w tak zwanej stolarskiej płycie robią wiązanie na jaskółczy ogon. Jak zrobić jeszcze strug? To wyobraźcie sobie, że tej deseczki, tej, która tu jest innego koloru, to jest grab, a to jest dąb, nie ma. I bierzesz sobie po prostu, kładziesz to, umocowujesz w imadle, w strugnicy, to jest strugnica, prawda? Tylko inna, ta jest młodsza od tamtej, którą mam. I tniesz po prostu piłką te dwa skosy. Łapiecie, o co chodzi? Z tym, że ten skos w tym strugu, to ostrze jest prostopadłe do bocznej krawędzi. Natomiast tutaj widzicie, że jest skośne do bocznej krawędzi struga. Dlaczego tak się dzieje? Po co to jest? Dlatego, że ostrze jadąc po drewnie, będąc skośne, jak gdyby przyciska nam strug do obrabianego elementu, do bocznej ściany obrabianego elementu. Natomiast ta deseczka jest przyklejona po to, żeby w pewnym momencie strugania zahamować ten proces, żeby strug dalej już się nie wgłębiał. Rozumiecie, o co chodzi? Że jest blokadą do... Tu macie profil. Też co to jest za profil? Widać go? Też to jest sima. Jak wygląda ostrze takiego stróżka? W ten sposób. Ostrze takiego. Widzicie, jest tu nawet resztka farby, bo kupowałem ostrza, bo można kupić taki strug w Tesco, pardon, w Castoramie, już z takim gotowym ostrzem. I to jest ostrze właśnie od takiego struga. Można było luzem kupować, to taki sklep zaopatrywania tych stolarzy i tak dalej. I tutaj to skrzydełko odciąłem. Pyk. No i znowu jest, widzicie, dwa cięcia piłką, dłutem okrągłym wyżłobiona ten otwór. Musi tu być taki wjazd, że ten wiór, który powstaje, musi po prostu wyjść stąd. On nie może zatkać nam narzędzia, prawda? Czyli po pierwsze, musi tu być taki skos, tutaj, skosik, którędy ten wiór
wychodzi do góry i zawija się w tym kółku i wychodzi na zewnątrz, bo nie ma innej drogi. W ten sposób wychodzi tędy też na zewnątrz. Tak to, kochani moi łowcy mamutów, działa. I takie hebelki można robić sobie, jakie się chce. Pokażę wam hebelek, który dostałem właściwie po... To jest ten jeden hebelek, który... To jest oryginalny hebelek, który robił mój sąsiad, pan Skrzyński. Widzicie też, tu jest boczna ścianka, która dociska do elementu i jak strugasz, to ukos tego... nawet tu nie ma ukosu, kurczę, czy jest? Nie, nie ma. Dociskasz do obrabianego elementu i dalej ten strug ci nie zabierze tej. No i teraz trzeba tutaj uważać, bo ten strużek to jest też strużek na 75 stopni do robienia jaskółczego ogona. Trzeba uważać, na jak głęboko zrobić ten czas, ten. No to jest bardzo ciekawy. Też to jest zrobione tym samym, widzicie, bo to jest jedna. Zaraz, to jest ten sam, czy to jest ten sam? A nie, to, o. To jest to sam, ta sama wytwórnia. Widzicie, ten sam sznyt, ten sam, kurczę, sposób. Fres, który wiertło, które wierci na wylot i dopiero później jest ten skosik. O, tutaj jest też skos na tym, żeby jak strużyna wychodzi do góry, prawda, żeby wychodziła tędy. To wszystko jest bardzo sprytnie pomyślane. I to jest drugi oryginał od pana Skrzyńskiego. Też zobaczcie na profil. Jest to Sima. Nie inaczej jak Sima. Widać w kamerze? Natomiast oczywiście też jest zrobiony skos, widać, prawda, że ostrze tnie wprosto i też troszeczkę jest zgięte, czyli sami wiecie, jak robicie nożem, że łatwiej jest czasem właśnie ciąć w sposób, że tniesz po patyku, ale jednocześnie nożem robisz takie cięcie skośne. I też proszę zwrócić uwagę, jest tutaj skos tego, nie wiem jak to się nazywa, blokady. A to jest zrobione zwykłym, prostym, bo ten pan Skrzyński nie był rzeźbiarzem, tylko był, budował domy, mosty. Czyli nie miał żłobaków półokrągłych, tylko po prostu proste dłuta. Po nim mam jeszcze kilka dłut. Oczywiście ja to pomalowałem, taki miałem norweski jakiś, już nie pamiętam jak się nazywa, specyfik do drewna. I tu jest, widzicie, też jest przymocowana listeweczka na 2 mm, żeby jak się dostróżę do tego, żeby strug dalej głębiej nie szedł. Żeby każda listwa, jak robi się ramkę, miała swą tą grubość na te 2 mm z brzegu. To jest pomalowane takim jakimś czymś, no. No i czy to ma jakieś, ja wiem, 20 parę lat, a ba, więcej, przecież ten, jak ja go poznałem, to już miał ponad 80, kurczę, czyli plus nasz pobyt tutaj 10 lat, a ja to dostałem od niego, kupiłem 20 lat temu, to jest ponad 100-letni stróżek, kurczę, blade. Tu są dwie dziurki panów korników, którzy się zmówili, dlatego pieprznąłem tym, bo to jednocześnie był lakier i tu też, o, widać, pyk, pyk, zaczynają żreć, ale o, tu jakiś większy skurczybyk. Co jeszcze tu mamy? O, to też ja zrobiłem. A, widzicie, to jest bardziej skomplikowany. To jest
podwójna sima, że jest tak, pyk, czekaj, bo żeby mnie przegiął. I tu, o, coś takiego, listwa taka wychodzi. Niby to jest sima? Zaraz. Nie, to nie. To. Już zapominam, kurczę. Też sam go zrobiłem. Też widzicie tutaj takie świecące się kawałki tego. No to po prostu już jechałem na czuja, że aha, do tej patrzyłem mniej więcej te 2,5 mm góra 3 i też jest na skos założony, zamontowane ostrze, prawda? Boczna, no to oczywiście sobie robisz z kawałka grabu, prawda? I później takim stróżkiem wycinasz sobie ten kawałek, prawda? I później go dłutkami mozolnie przez całą długość jedziesz. To już jest wyższa szkoła jazdy, bo to jest najprościej zrobić. Natomiast najbardziej upierdliwe jest właśnie to zrobienie czegoś takiego. Oczywiście też robisz to tym hebelkiem. Te wszystkie uskoki i tak dalej robisz właśnie tym stróżkiem. Ale też musisz zwracać uwagę, czy to jest proste, czy to jest... Bo nie może być stróg, nie może, kurczę, zwłaszcza jak jest profilowy, tak bardziej skomplikowany niż tamte poprzednie. On musi idealnie przylegać do drewna. Ostrze musi być idealnie spasowane z tym profilem. To jest tak i tak. O, tak to jest. To jest właściwy. Że niby jest ta sima z tym uskoczkiem. Że to po prostu jest. To może być takie coś. Pyk. To też może się rozjechać tak. Żeby był idealnie zgrany, bo inaczej, kurde, pot ci z nosa kapie na obrabiany element, a ty, kurczę, opaka, jesteś wkurzony, zły, odwracasz to, patrzysz na przeróżne sposoby, szlifujesz. No fatalnie zrobić takie ostrze. No, ostrze na nożu bierze fotel, pom. Twórca nożu bierze to i jedzie, bo ma kąt ustawiony, przymyka ten obrabiany ostrze do tej prowadniczki, tu mu taśma zajwaniem i twórca noży zrobił nóż, kurde, to zrób coś takiego, do cholery, spróbuj coś takiego zrobić, wkurzysz się bardzo ostro. Następny sposób to jest na wrąb, bo widzicie, tu miałem wrąbek taki, a to jest jeszcze mniejszy. To. Prawda? Jak on jest zrobiony? To jest bardzo ciekawe. Nie wiem, skąd go mam. Więc na frezarce albo takim strugiem robi się ten... Tego nie ma. To jest doklejone później. Zobaczcie, tu jest nawet widać taką jak gdyby szparkę. Nie wiem, czy przy tym świetle cokolwiek, kurczę, widać, że straszne chmury nad kołchozem wiszą. I to już nie jest moja robota, ale widać, że to jest starocie. Widać, że to... Aha, że jeszcze zwróćcie uwagę na coś bardzo, bardzo ciekawego. Chyba zardzewiał, bo nie chcę wyjść. Nie, dobra. Zwróćcie jeszcze na to uwagę. Każdy, może wam pokażę na tle tego białego. To jest, się zwęża, z cienia. Dlaczego? Dlatego, że jest bardziej stabilny.
osadzony tym klinem. Jest bardziej, o, widzicie, też jest takie ścięcie na to, żeby wiór wychodził na zewnątrz. Żeby on się nie pchał do góry, bo jeżeli jest równy, no to jest większe prawdopodobieństwo, że on po prostu się nam chowa i musisz puk, puk, znowu go ustawiać. To jest, wiesz, jak masz z pokrętłami strug, no to sobie śrubką kręcisz, myk, myk, myk i to jest elegancko ustawione. Jeśli pukasz, kurde, metodą stukowa robisz, no, no to można się wkurzyć. Chyba zaczęło lać. Nareszcie moje kwiatki i roślinki. I zwróćcie uwagę też. Tego nie ma, pyk. Cięcie jedno, drugie, prawda? Dno wyczyszczone płaskim dłutem. Tutaj jest zrobione takie coś, żeby ten strużyna wychodziła, ślizgając się po tym tym. I to jest nalepione. Czyli nie musisz zaiwaniać, kurde, dłutkiem. To jest tak upierdliwe, że można się, kuźwa, zesrać. Ok, montujemy. Czyli tak, jeżeli masz kawał dobrze wysezonowanego, no powiedzmy, to jest jesion. Prawda? To też jest jesion. Ale najlepszy jest skurczybyk grab. Z tym, że grab, nie wiem dlaczego, lubią korniki. Bardzo dziwne to jest. To też jest jesion. Obliczyłem sobie, że mam, bo to jest w sumie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tam na górze widać dodatkowe 10, to są duże, grube strugi. Razem 28 stróżków. Może nawet trochę więcej, bo nie liczyłem tego. Dobra, czyli mamy kawałek grabu. Zakreślamy sobie linię 45 stopni z jednej i z drugiej strony. Tu też, pyk. Tutaj możemy sobie piłeczką pomóc. I dojechać aż dotąd. Można sobie to zrobić. Natomiast tutaj można, ja właśnie nie wiem, gdzie mam ten stróżek, który, spokojnie pani operatorko, zrobiłem sobie po prostu dziurę świderkiem, ale tak, żeby nie wejść w tą, prawda, i później robiłem sobie resztę, czyli oczywiście ta grubość musi być jak największa, żeby to nie pracowało, żeby to nie po prostu, no, aha, każdy hebelek gorącym olejem lnianym, każdy strug gorącym olejem lnianym napawałem, żeby po prostu drewno nie pracowało, z wyjątkiem płozy. Płoza ma nie być olejowana. To jest bardzo istotne. Tutaj, pardon. No właśnie, to nie jest to. O, tu jest też malutki stróżek. Maluteńki stróżeczek, taki sam jak ten. Zwróćcie uwagę, tylko o wiele mniejszy. Też bierzesz cienki. O, macie linia narysowana z jednej, z drugiej strony. A, tutaj wierciłem. Tu, o, właśnie, tutaj jest wiercone. I teraz po prostu piłką dotąd. I później dłutkiem. No, kurczę, blade. I tutaj też trzeba, prawda? No. I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta. Hej.